Cześć kochani, dzięki, że jesteście ze mną. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial, w którym zmierzę się z czymś, co od dawna chodziło mi po głowie. Czyli zamienię siebie w kamienny posąg. Tak jak mówiłam, pomysł już dawno chodził mi po głowie, ale koncepcja się jeszcze klarowała i nie wiedziałam do końca, jak to wykonam. Mam tu rękę, żeby nie było. Żeby nie było, że jakieś efekty specjalne. Ręka jest. I tak się bujałam z tym pomysłem, bujałam, nie wiedziałam, w którą serię go tam wpleść. Aż tu nagle przyszła zapowiedź tegorocznego konkursu Nyxa i stwierdziłam, że to świetny pretekst, żeby zrealizować ten mój pomysł. A więc oprócz tego, że przychodzę do Was dzisiaj z tutorialem, jest to też praca, którą zgłaszam na tegoroczne Nyx Face Awards. Prawdopodobnie nie będzie to moje jedyne zgłoszenie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że efekt, który udało mi się dzisiaj osiągnąć, podoba Wam się i że chętnie dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I to by było na tyle. Teraz zobaczcie, jak powstawała ta rzeźba. Zakryłam już brwi, tradycyjnie nałożyłam kilka warstw kleju w sztyfcie i utrwaliłam pudrem. Na to nakładam korektor, tak ze dwie warstwy też. Dosyć ciemny jak na korektor, taki mniej więcej w odcieniu mojej skóry. Oczywiście jeszcze na to solidna warstwa pudru i to wystarczy. A następnie zaczynam zabawę z malowaniem włosów. Świetnie by się tu nadała farba do włosów z Mayrona, którą używałam we wcześniejszych filmikach, ale niestety gdzieś ją zagubiłam przy okazji jakiegoś wyjazdu i musiała mi wystarczyć po prostu biała farba do ciała. Farba wodna oczywiście. I sprawdziła się również rewelacyjnie, tylko było więcej mieszania z wodą i to wszystko. No i oczywiście domieszałam również troszkę czarnej farby, żeby uzyskać pożądaną szarość. Oczywiście tą samą farbą pokryłam całą twarz i dekolt, za pomocą pędzla kabuki. Białą kredką maluję linię wodną po to, żeby jak najmniej koloru było w mojej twarzy. Grafitowym cieniem będę całość konturować. Na pierwszy rzut idzie nos. Szukanie odpowiedniego kształtu nosa troszeczkę mi zajęło, ale warto poświęcić temu dłuższą chwilkę. Bardzo ważne jest tutaj podkreślenie tego łuku brwiowego. Bardzo dobre i stopniowe wyblendowanie tej szarości. Ja posiłkowałam się kilkoma zdjęciami takich właśnie rzeźb z kamienia w stylu greckim i starałam się oprócz tego, żeby nadać twarzy takie właśnie cienie i światła, które będą miały po prostu sens, nadać także swojej twarzy takie rysy właśnie charakterystyczne dla posągów tego typu. Na dekolcie na początku samym grafitowym cieniem rysuję szatę spiętą na ramieniu. Chwila luzu, godzina była późna, trzeba się jakoś rozluźnić. Oczywiście podkreślam odłamaną rękę, zamalowując resztę ręki poza tym kikutem na czarno. Białą tłustą farbą podkreślam jeszcze najjaśniejsze miejsca, jednocześnie też wygładzając twarz. Tam, gdzie trzeba, dodaję jeszcze trochę grafitowego cienia. Moja fryzura nie była dla mnie wystarczająca, więc postanowiłam jeszcze domalować kilka takich charakterystycznych fal. Na razie robię to tylko szarym cieniem, potem jeszcze dodam jaśniejsze miejsca i podkreślę te najciemniejsze. Charakterystyczną taką porowatą gąbeczką za pomocą białej, a później także czarnej farby dodaję całości faktury. Teraz zielony cień z Nyxa będzie robił za mech. Moja rzeźba ma już swoje lata, stąd ta odłamana ręka, nierówności i przybrudzenia, no i oczywiście mech. Teraz tłustą farbką dodaję jeszcze światło w tych najjaśniejszych miejscach, żeby wszystko było bardziej trójwymiarowe. A następnie wrócę jeszcze do mchu z ciemniejszym odcieniem zieleni. Żeby wszystko miało sens, mech rozkładam przede wszystkim w tych partiach, które są ukryte w cieniu.
i przechodzę do podkreślenia ust. Przy takim wzorze, gdzie operujemy głównie bielą i czernią i generalnie odcieniami szarości, ważne jest, żeby sobie te odcienie stopniować. Zacząć w miarę delikatnie, a potem dodawać, gdzie trzeba to właśnie białego, a gdzie trzeba to czarnego bądź właśnie jakiegoś ciemnego grafitu. Teraz w ruch idzie czarny eyeliner, może to być też oczywiście farba wodna. I maluję pęknięcia. Jeśli macie wątpliwości, jak takie pęknięcia powinny się rozkładać, to najlepiej również posiłkujcie się jakimś zdjęciem pękniętego właśnie w tym przypadku kamienia. Teraz na pędzelek nabieram czarny cień i najpierw podkreślam wszystkie te pęknięcia, a potem jeszcze podbijam wszystkie najciemniejsze miejsca. Jeszcze oczywiście kilka białych refleksów i przechodzę do namalowania oczu na swoich powiekach, co szczerze mówiąc jest zawsze dużym wyzwaniem, przynajmniej dla mnie. Bo nie dość, że z zasady niewiele widać, jak się przymknie powiekę, to jeszcze ja mam tak charakterystyczne powieki, że w ogóle jest ciężko na nich cokolwiek namalować. Ale wyzwanie podjęte i chyba wyszło całkiem nieźle. Jeśli się Wam podobało, to oczywiście trzymajcie za mnie gorąco kciuki, żebym i w tym roku zakwalifikowała się do konkursu. Śledźcie oczywiście mnie również na Facebooku i Instagramie, żeby być ze wszystkim na bieżąco. To buźka i do zobaczenia!